takie miasto jak Olsztyn z takimi kibicami zasługuje, żeby grać na tym szczeblu centralnym i tego naprawdę Wam życzę, bo widać, że jest tutaj głód piłki, że jest zainteresowanie olbrzymie, bardzo przyjemnie też przyjeżdżać, kiedy na stadionie są kibice, kiedy widać, że po prostu ta piłka jest tutaj potrzebna, więc myślę, że to też apel dla tych, którzy mogą tutaj pomóc, żeby tutaj po prostu się działo dobrze. Co do samego spotkania, no wszyscy to widzieliśmy, olbrzymia dramaturgia, bo wiadomo, że jeśli prowadzi się przez dłuższy okres czasu, potem naprawdę my staraliśmy się i było widać i na pewno sami Państwo to ocenicie, że dążyliśmy do tego remisu. Myślę, że ten remis naprawdę z przebiegu spotkania to jest takie minimum, które nam się należało. Okoliczności, w jakich padła ta bramka, no to tak jak mówię, dodaję to tylko dramaturgii, ale uważam, że my na ten remis dzisiaj zasłużyliśmy. Było to bardzo trudne spotkanie. Prowadziliśmy do 94 minuty. Bramka wyrównująca padła w ostatniej sekundzie praktycznie spotkania. Nie jest to miłe i przyjemne, ale ten punkt cenimy, bo wywalczyliśmy ten punkt z bardzo silnym zespołem i dobrze grającym w piłkę. Na pewno dalej się nie poddajemy i dziękujemy kibicom za wsparcie, za bardzo dobrą atmosferę, która towarzyszyła w dniu dzisiejszym. Zapraszamy już na spotkanie z Chojniczanką w przyszłym tygodniu. Troszeczkę nam środek pola się posypał, bo regularnie gra na tej pozycji Jegliński, Głowacki, jeden i drugi mają w tej chwili urazy i jeżeli chodzi tutaj o grę defensywną, to było widać brak tych zawodników, bo oni ze sobą grają od dłuższego czasu, ale mamy teraz tydzień czasu na regenerację i mam nadzieję, że doprowadzimy Jeglińskiego do pełnej dyspozycji, że będzie mógł wystąpić w następnym spotkaniu. Myślę, że mimo, że mamy duży niedosyt, ale cenimy ten punkt, szanujemy i uważam, że w dniu dzisiejszym zespół pokazał, że walczy, że gra, czyli te wszystkie walory, które były w poprzednich meczach, w dniu dzisiejszym potwierdziliśmy. No, w tej chwili jest konsultacja z doktorem Siergiejem, ale myślę, że będzie to uraz bardziej poważniejszy mięśnia dwugłowego, bo to była taka nietypowa sytuacja, że Paweł chyba stanął na piłkę i może to być poważny uraz. A co z niedzielą będzie dla nas? To znaczy i niedziela i Jegliński w dniu dzisiejszym mogli wystąpić, ale tutaj wspólnie z doktorem i samymi zawodnikami uzgodniliśmy, że mają odpoczynek, tak żeby do końca się zregenerować i wyleczyć mikrourazy. Na pewno mieliśmy inne oczekiwania, jeżeli chodzi o występ Kena. W grach kontrolnych pokazywał, że może strzelać bramki, grając na lewej pomocy czy na prawej. W dniu dzisiejszym no na pewno się starał, ale może spalił się psychicznie, jeżeli chodzi o publiczność, bo był to jego pierwszy występ. Ale to jest dobry zawodnik i na pewno będziemy z niego korzystali w przyszłości i na pewno pokaże jakość. Wiadomo, no Janek jest kapitanem drużyny, dobrym duchem tego zespołu i bardzo wartościowym zawodnikiem. No szkoda, że wypada, ale tutaj mamy na to miejsce Dzimidowicza, który 3 tygodnie temu z Sandecją Nowy Sącz zagrał na lewej stronie, zagrał bardzo dobrze, także będziemy go prawdopodobnie szykowali na prawą stronę obrony. Ja powiedziałem, że ja na pewno nie będę się tutaj uskarżał na przygotowanie motoryczne. No, ja więcej wymagam od zawodników wchodzących w pewnym momencie, a no nie chciałbym na gorąco tego czynić. No jedna zmiana po prostu no nie była taka, jakbym sobie życzył, bo wejście świeżego zawodnika ma odciążyć, zasekurować i tak dalej, ale to mamy czas i analizę na przygotowanie się jak najlepiej do przyszłej soboty na spotkanie z Chojniczanką.